Czy wiesz, że Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów winiarskich w Polsce? Co ciekawe, tradycje winiarskie na Dolnym Śląsku sięgają średniowiecza. Już w XIII wieku zakony cystersów zakładały tu pierwsze winnice. Dzięki unikalnemu mikroklimatowi i staraniom lokalnych winiarzy, ta ziemia przeżywa prawdziwy renesans, a wina z tego regionu zdobywają coraz większe uznanie. Dzisiaj zajrzymy za kulisy jednej z takich winnic prowadzonej przez pana Stanisława Dębskiego. Jesteśmy na winnicy Katarzyna w miejscowości Święte Katarzyna. Winnica powstawała w 2003 roku. Są tutaj sadzonki przerobowe Rondo Regent, Cabernet Cortis, Solaris, Hibernal, Muscat Odeski. To są odmiany, z których robimy wina. Staramy się to robić metodami naturalnymi. Pasja, wiedza i doświadczenie w uprawie winorośli i produkcji wina pana Stanisława pozwala na rozwój tej rzemieślniczej winnicy. Jest to nowa winnica posadzona tegorocznie w maju. Jest to winnica posadzona z sadzonkami sprowadzonymi z Niemiec, moczonymi w Ruteksie. Sadzonki były sadzone mechanicznie. Jest tu około 4000 sadzonek, 6 odmian winorośli. Generalnie segregujemy tylko pędy i staramy się, żeby rosło nam wysoko do góry. Widać, że wszystkie młode rośliny się przyjęły. Winorośle rosną mocne i silne, a to jest fundament dobrych plonów na przyszłość. A jakie są wyzwania i największe problemy w uprawie winorośli? Na winnicy jest większym problemem, to są zakwaszczenia oczywiście. Drugim takim dużym problemem to są sąsiedztwa pszenicy i kukurydzy, które rolnicy stosują środki ochrony roślin do zwalczania chwastów. To jest problem duży. Pomimo tych trudności, ale również innych, takich jak zwierzyna niszcząca młode nasadzenia oraz bardzo wysokie koszty początkowe, powstało piękne miejsce tuż pod Wrocławiem. Otwarte dla turystów, oferujące nie tylko degustację, ale także warsztaty i zwiedzanie. A my, pomimo wielu wyzwań i braku rejestracji, towarzyszymy polskim winiarzom na każdym kroku, oferując wsparcie i skuteczne rozwiązania, by chronić ich winnice.